Festiwal Inwazja Barbarzyńców i Radio Afera przedstawiają Radiowa Akademia Kontrkultury. Autentyczność to potwornie kłopotliwe słowo. Po pierwsze, nazywa zbyt wiele rzeczy jednocześnie. Najpierw więc autentyczność to rodzaj moralnego kontraktu, jaki zawierają muzyk i jego słuchacz. To jest zobowiązanie do szczerości, do braku zafałszowania. Po drugie, to jest pewna cecha samej muzyki, rodzaj jej zawartości, a więc kategoria z zakresu estetyki. Po trzecie, to jest sposób, w jaki muzyka się umieszcza względem całej reszty świata. Sposób, w jaki iluzjom, ideologiom, manipulacjom władzy świata próbuje przeciwstawić nie mniej, nie więcej, tylko prawdę. Nie tę absolutną, pisaną z wielkiej litery, lecz przeżytą, jednostkową, doświadczoną. Nowoczesny podział na piękno, prawdę i dobro bierze w czymś takim w łeb. Wszystkie te trzy porządki zaprezentowane są jakby w jednym geście i to jest archaiczny, pradawny moment rock'n'rolla. Nic tak nie drażni tych, którzy krytykują dzisiaj tak zwany rockizm, jak właśnie słowo autentyczność. I nic dziwnego, rock'n'rollowcy właśnie nieautentyczność zarzucają zrobionej muzyce pop. A przecież każdą autentyczność trzeba zrobić, trzeba wypracować. Nie ma większej naiwności niż przekonanie garażowych najczęściej zespołów, że nieumiejętność może zagwarantować autentyczność. Autentyczność trzeba zrobić, bo to ma być zawartość muzyki, a kontrola nad zawartością muzyki wymaga mistrzostwa. Dopiero mistrzostwo pozwala posłużyć się wszystkim. Intuicyjnie mówi się, że elektronika jest podobno nieautentyczna, bo nie ma w niej bezpośredniej zależności między ciałem muzyka a powstającym dźwiękiem. A czy elektronika Depeche Mode jest mniej autentyczna od gitar Rolling Stones? A zatem autentyczność ma jeszcze jeden wymiar. Należy do poetyki, czyli do umiejętności, do sztuki robienia piosenki. To jest bardzo cienka linia. Robić świadomie autentyczność, ale nie przekształcić jej w kliszę, bo to jest aż nazbyt łatwy efekt i nie ma nic bardziej odpychającego niż sfingowana autentyczność. Ten odpychający charakter tej udawanej autentyczności wynika z tego, że właśnie ona narusza moralny kontrakt, w jakim żyje rock'n'roll. Niełatwo umieścić się na takiej linii. Niewielu ma dar stąpania w tym miejscu pewnym krokiem. Mark Knopfler potrafi. Niektórzy umieją w to miejsce bardzo śmiało wejść, jak Guns N' Roses na Appetite for Destruction, ale potem zaczynają się chwiać. Jak Guns N' Roses po Appetite for Destruction. Niektórzy obnażają trudność tej drogi, pociągają za sobą słuchacza w całą grę z autentycznością, tak jak to robi U2. Ta trudność, chwiejność, wiara w autentyczność i ironiczne obnażanie, pokazywanie sztucznych sposobów jej robienia, to zawieszenie między moralnością a sztuką, między misją a przemysłem, to wszystko powoduje nieusuwalną dwuznaczność każdej autentyczności. Ostatecznie to jest kwestia tego, komu zawierzymy i trudno podać jakieś ostateczne racje dla naszych decyzji. No, na przykład wierzę Jamesowi Hetfieldowi, no bo mam taką intuicję, że warto. Krytycy rockizmu mają więc rację, gdy twierdzą, że rock'n'roll nie ma monopolu na autentyczność, a rockowa autentyczność także musi być zrobiona. Ale mylą się gruntownie, gdy chcą, byśmy po prostu zapomnieli o autentyczności, bowiem autentyczność, nawet jeśli nieosiągalna, to utopia rock'n'rolla. To jest racja jego bytu. A że nie daje się jej osiągnąć w niekwestionowany sposób, no, jak zwykle w rzeczach ważnych, liczy się droga, a nie cel. Yeah.
barrel of a gun. Festiwal Inwazja Barbarzyńców i Radio Afera przedstawiają Radiowa Akademia Kontrkultury.